Tak, 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 bardzo. Dziękuję bardzo, te gratulacje. To tam już zaraz na Facebooku będę, tak, teraz gadam z YouTube'em, tak. Czy odwrotnie, a, tu jest, dobra, to teraz gadam z Facebookiem, dobra, przepraszam, bo mi się już to myli. Bardzo wam dziękuję. Mój odcinek 500 wczoraj zrobił furorę. Wszyscy dziękują, gratulują. Tak jest, będą następne, będzie kolejnych 500 tysiąca i tak dalej. Najbardziej mi się spodoba dedykacja kolejnych 500 tysięcy subskrypcji. No i do tego was zachęcam. Kochani, bardzo dziękuję i muszę się wam do czegoś przyznać. No, po prostu tak mi odwaliło wczoraj, taka mi woda sodowa mi chyba uderzyła do głowy, bo tylko wodę sodową ostatnio piję. Nawet wam mogę udowodnić i napić się z wami za te 500 odcinków. Natomiast przyznam się wam do czegoś. Poszedłem wczoraj, zrealizowałem prezent od kolegi, bo mi kolega zrobił prezent. Także Tomku, bardzo serdecznie ci dziękuję. Was zapraszam na obejrzenie relacji. Tomku, pamiętaj, że zawsze to, cośmy tutaj, to zawsze możesz powiedzieć, że to był fotomontaż, że to nie ty leciałeś, że to nie był samolot w ogóle i to nie było w Polsce i w ogóle nie przejmuj się, damy radę. Słuchaj, na Top Gun nie takie efekty specjalne robili jak my tutaj. Będzie dobrze, Tomek, nie martw się. A poza tym muszę ci powiedzieć, bardzo fajnie wyglądałeś w tym samolocie. Znaczy nie w samolocie, w tej makiecie samolotu, przepraszam, makicie, przepraszam. Samolot był marki Makita. Po wyborach wszyscy, ja widzę takie tweety, wpisy, że wszyscy taką lekkością, świeżość, taki powiew w skrzydłach. A ja poszedłem dalej. Ja poczułem skrzydła w ogóle za sobą, ponieważ kumpel mnie zaprosił na lot i wieńczący naszą ciężką pracę przez te 8 lat, żeby wytrzymać i żeby w końcu gdzieś polecieć. Panie kapitanie, melduje samolot gotowy do odlotu. Dobrze, nie przeszkadzajmy mu, bo on jeszcze musi policzyć, ile za paliwo zapłaci, a to podrożało ostatnio. Bardzo fajna opcja jest w tym telefonie, bo potem można zrobić lustro odwróć. Wszystkim powiem, że to ja leciałem. Witam was, mój pasażer Tomasz. Słyszysz mnie? Tak, ja cię słyszę, bo ponieważ nie mam słuchawek jeszcze założonych. Zamknięte, zabezpieczone? Zabezpieczone. Zdałem sobie sprawę, że nie latałem od 8 lat. Nie wiem, czy to był przypadek te 8 lat. W każdym razie teraz miło było wreszcie poczuć powiew wolności pod skrzydłami. Chociaż wciąż jeszcze czuję się jak mały dzieciak, który znalazł w szafie prezent, o który prosił świętego Mikołaja, ale żeby go dostać, musi teraz czekać aż do gwiazdki. A w dodatku nie jest pewien, czy na przykład tatuś prezentu nie sprzeda przed gwiazdką na wódkę. I my też, chociaż już dorośli, musimy teraz czekać do gwiazdki, żeby się dowiedzieć, czy nasz tatuś, a raczej nasz dziadek, nam jakiegoś numeru do gwiazdki nie wywinie. Ale żeby nie kończyć melancholijnie, przypominam, że wielka narodowa zbiórka na wydanie mojej książki pod tytułem Jestem z nas durny już osiągnęła prawie 40 tam parę procent. Ostatnia wpłata, widzę, to jest od pani Danusi Malinowskiej, od pana Piotra Pośniaka, od Bogumiły Bamach. Dziękuję bardzo, ale tych wpłat jeszcze trochę brakuje, także zachęcam serdecznie. Warto, dlatego że, no to wam zdradzę sekret, każdy darczyńca prawdopodobnie otrzyma ode mnie w prezencie egzemplarz autorski. Nie ręczę, że każdy będzie podpisany przeze mnie z dedykacją, ale ręczę, że te najwyższe cegiełki na pewno ode mnie bez dedykacji, bez podpisu do was nie wyjadą. No to tyle kiełbasy wyborczej, tyle obietnic, a teraz do dzieła, do czynów zapraszam, link poniżej i do audiobooka, który wam zademonstruje, jak ta książka brzmi, i do wpłat na Patronite. Bardzo dziękuję i pamiętajcie, wielkie dzieła były zawsze wydawane w czynie społecznym. A moja książka to nie jest dzieła, to jest działo. To jest działo